Nie ma planów, by KGHM został zaangażowany w finansowanie produkcji uzbrojenia, mówi wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Safin. Na łamach dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł zatytułowany Rząd wykorzysta KGHM do zbrojeń. Według informacji dziennika trwają rozmowy dotyczące finansowania zaangażowania miedziowego giganta w produkcję broni, a decyzja miałaby zapaść w najbliższych miesiącach. Doniesieniom zaprzeczył wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Nie ma planów, aby w procesie finansowania produkcji uzbrojenia został zaangażowany KGHM. Informacje, które pojawiają się w tym temacie w w mediach są nieprawdziwe: nie prowadzimy żadnych projektów polegających na produkcji uzbrojenia ani nie mamy takich planów. To już z kolei fragment oświadczenia samej spółki KGHM. Jak dodano, w trudnych makroekonomicznie czasach, spółka skupia się na utrzymaniu stabilnej produkcji, zatrudnienia i rozwoju projektów związanych między innymi z odnawialnymi źródłami energii.